spotkało się z dużym problemem. Wiadomo, że jest to tak naprawdę nagromadzona tkanka tłuszczowa w ilości, która tak właściwie nie jest korzystna dla organizmu. Otyłość jest też chorobą przewlekłą, musimy o tym wiedzieć. Już od jakiegoś czasu też jest chorobą cywilizacyjną, czyli stanowiącą zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Statystyki niestety nie są korzystne. Mówi się o tym, że od 1975 roku ilość osób z otyłością wzrosła trzykrotnie i nie dotyczy to tylko osób dorosłych, ale również dzieci. W Polsce w tym momencie otyłość, tak naprawdę nadmierna masa ciała, dotyczy prawie połowy społeczeństwa. Otyłość dotyczy 15% mężczyzn i też takiej podobnej ilości kobiet. Także jest to duże zagrożenie dla zdrowia. W jaki sposób możemy sprawdzić? Najprostszym sposobem jest tutaj obliczenie oczywiście wskaźnika BMI, tak? Czyli stosunku masy ciała do wzrostu. Na podstawie właśnie BMI możemy sobie określić, czy mamy prawidłową masę ciała, czy mamy nadmierną masę ciała, czy otyłość. Tak? Mamy 3 stopnie otyłości, czyli pierwszego stopnia, drugiego, czy czasami trzeciego. Myślę, że należałoby dość mocno przeglądnąć swoją lodówkę, tak? Zobaczyć, co w niej mamy, w jaki sposób się odżywiamy. Jeżeli są to nieprawidłowe nawyki, to należałoby faktycznie, że tak powiem, ograniczyć na przykład chociażby ilość tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, ograniczyć ilość cukrów prostych, tak? W zamian tego wprowadzić na przykład tłuszcze pochodzenia roślinnego, oliwy, oleje, orzechy, nasiona, oczywiście też w jakiejś ograniczonej ilości. Węglowodany w formie bardziej złożonej, tak? Czyli pełnoziarniste produkty, kasze, ryże, makarony właśnie w formie bardziej złożonej, z wysoką zawartością błonnika, to też będzie jakby korzystne dla naszego metabolizmu. No również oczywiście warzywa, owoce, o tym się dość często mówi, namawia się społeczeństwo do tego, aby właśnie ta ilość była dużo wyższa niż do tej pory stosujemy. Aktywność fizyczna to jest też bardzo istotne, ponieważ coraz więcej ludzi niestety tej aktywności nie uprawia. Należałoby zwrócić uwagę na przynajmniej te 150 minut tygodniowo dla osoby dorosłej, tak? Czyli na przykład 3 razy w tygodniu po 50 minut albo 5 razy w tygodniu po 30 minut. Dla dzieci to jest około 1 godzina dziennie aktywności fizycznej. Tak? Myślę, że takie podstawowe, bo to są podstawowe oczywiście takie czynniki, które mają naprawdę korzystny skutek i na pewno będą tutaj miały taki zbawienny dla naszego zdrowia wpływ.